Cześć, siemanko wszystkim. Film ma na celu uświadomienie wam, kim jest Kazur. Zaznaczam, kim jest Kazur, a nie czym, bo tutaj nie chodzi o jakąś firmę, która w ogóle nie istnieje, więc zapraszam ogólnie do oglądania. Poza tym mam wyjebane w te komentarze, które tam piszecie. Mówię o tych hejterach. No to mi kurwa typie wyjebane. Ja pierdolę. Nie płacz już, co? Chciałbym tylko stwierdzić, że ten serwer jest postawiony nie przeze mnie, tylko przez pewną inną osobę, którą niektórzy znają, niektórzy wiedzą, kim ta osoba dla mnie jest i tak dalej. I ten serwer istnieje od lutego, a nie jest stworzony specjalnie tylko dla mnie. Dobra, typie, serwer został stworzony przez twojego brata, ale kogo to kurwa obchodzi? I tak kurwa masz admina, biegasz sobie na adminie, kurwa jak poje po mapie z debug plecakiem i kurwa sobie RS pizidem jak flaragan. Co do kraftowania itemów, tak jak powtarzam, musiałem sobie skraftować... Chłopie, naucz się odróżniać słowo kraftowanie od respienia. Jakieś auto chyba tak, żeby podjechać do bazy, która jest w skale, bo do pewnego czasu nie miałem pluginów TP i Flya, żeby takie coś robić na odległość bez konieczności kraftowania czegoś. No ale... Kolejny dowód na to, że kłamiesz, jest to, że... W ogóle, co? Jakie auto? O czym ty, chłopie, kurwa mówisz? Jak ty sobie na debug plecaku latałeś po mapie, zbierałeś drewno i nawet nie sprawdziłeś żadnej skały, jak połowę skał było zarojonych od bazy. Wczoraj o godzinie kurwa 3 nad ranem wasz serwer był wyłączony i za chwilę mogę go znowu wyłączyć kurwa, więc lepiej spierdalajcie. Wyłącz. Po sprawdzeniu serwera rzeczywiście okazało się, że o 3 w nocy ktoś wywalił serwer, więc no brawo Kazur, ty. Kazur, powiem ci jedno. Zapoznaj się z prawem polskim, kurwa, ale polskim, nie jakimś niemieckim. Nagrałeś sobie? Życzę ci powodzenia w wywalaniu. Nagrałeś sobie orzech? Orzech nagrałeś sobie? Nie. To słuchaj, to wiesz co, to jeszcze, jeżeli nagrywacie, to ja mówię teraz, nie wyrażam zgody na przetwarzanie tego nagrania publicznie, więc od razu ci mówię. Ale kto ci udowodni, że to ty mówiłeś? Kto ci udowodni, że to ja jestem? Ja to no, ale po prostu wiesz, zaufanie ludzi, nie? Ale nie ma dowodów, że to ty mówiłeś. Sranie, niezaufanie, stary. Idź tam list w dupę dalej mentorskiemu. Dalej mentorskiemu dupę, liż, rozpierdalajcie serwery. A ty idź tam i pierdalaj. Aha, jeszcze jedno. Przekażcie swojemu mentorskiemu jedną rzecz, że ten film, który nagrał. Ale czemu bo wy. Słuchaj. Bo człowiek, ten człowiek nie chce rozmawiać. Ten człowiek nie chce rozmawiać, bo nie ma po prostu jaj, bo jest. Typową cipką internetową, nawet kamery kurwa nie ma na swoim kanale, więc jest gówno, nie youtuberem. Słuchaj dalej, daj mi powiedzieć. Możesz mu przekazać to, co teraz mówię. Jeżeli będzie mnie straszyć jakimś sądem i tak dalej, mam to wyjebane, ale ten film, który jest na waszej stronie internetowej oraz na jego kanale, to naprawdę zrobię z tego mu rozprawę sądową o pomówienie mojej firmy. Bo ja mam firmę, stary, i mam wszystko podpięte pod firmę. Wy nie macie żadnej firmy, zbieracie hajs powyżej 1200 zł, musicie się rozliczyć z podatku. Nie wiem, jak wy to zrobicie, ale na pewno założę się z tobą, orzech, tym bardziej z tobą, że będziesz mieć problemy, przynajmniej ta osoba, która ma ten serwer, z podatkiem. I zrobię to, kurwa, stary, dopilnuję tego. Tak? No, a ja dopilnuję tego. Bo widzę, że kurwa, naprawdę, stary, wiesz co, nie wiesz na co się... Nie wiesz, na co ty się porywasz. Ale nie wiesz, kim jestem i nie wiesz naprawdę. Radzę ci, kurwa, uważać. Jesteś grubym pedofilem. Dobrze, że jestem grubym pedofilem. Fajnie. Cieszę się, że cię tak matka nazywa. Fajnie zdjęcia na Instagramie masz. Kubisz on plecy. Także dzieciaczki, uważajcie, kurwa, co wy robicie. Temat podatku, cokolwiek. Martek, daj mi dokończyć, kurwa. Przepraszam. Mówić cokolwiek na temat podatku, trzeba się najpierw dowiedzieć, od jakiej skali się trzeba rozliczać z takiego czegoś, a nie powiedzieć 1200 zł, rzucać sobie słowa na wiatr, tak jak ty pierdolisz teraz, kurwa. To dobrze, że pierdolę. Także pozdrawiam serdecznie. Ty mieszkasz w Niemczech, człowieku, kurwa, mieszkasz w Niemczech. Do tego cię życie, kurwa, skłoniło, żeby się tam wyprowadzić. Aha. Ja pierdolę, ci musieli ja kurwa pod samochodem. Uszy, ty to pedał jesteś, to ty tam chuj. Dzień tam grubasie, kurwa. Fotel się zarywa pewnie pod tobą. Fajne zdjęcia na Instagramie masz. Ty, Kazur! Dwa lajki pod zdjęciem, kapa. Kazur, powiedz mi, jak to być taką kurwa fałszywą, jebaną
kurwa. Dobra, wychodzimy, musimy... No, powiedz mi, jak to jest tak być taką jebaną, fałszywą kurwą, jak, kurde, wychodzimy. Mentorski, który dostaje 10, kurwa, VIP-ów, kodów na swoje odcinki, a rozdaje resztę całym swojemu teamowi, a na film daje tylko jeden. No, słucham cię, jak to jest być taką kurwą? Ale jak powiedział, taką kurwą, twierdząc, że nic nigdy nie respiłeś na serwerze, a mam na to dowody, ale no. Twierdził, że nie respiłeś? Prawda, bo ty opie twierdzi, że ty jesteś, kurwa, teraz taki, taki, owaki, wszystko wiesz i wiesz, jak będzie, a tak naprawdę gówno wiesz i w dupie byłeś, gówno widziałeś, tak mi sam... No tak jak wy, napisałeś. Tak jak wy o tym, kurwa, respieniu. Gówno byłeś, gówno widziałeś. Nawet nie byliśmy na rajdzie, gdzie rzuciłeś mi 3 czwórki. Ty masz Alzheimera i cię leczyć. Bupie, ty mi musisz mówić, że w dupie byliśmy, gówno widzieliśmy akurat z respieniem i temu akurat to mamy, kurwa, nagrane. Więc ty mi nie mów, że to my sobie wyciągnęli, kurwa, z palca, bo to, że mieliśmy flargana z twojej bazy, to jest raz, jest nagrane. To, że ty latałeś na plecaku, kurwa, z respionym, to jest dwa, jest nagrane. Gamer ci zajebał dwa na zrespionym plecaku? A co, no, kurwa, latałeś, debilu? To, że mnie nie mogłeś zabić na mapie? O tym mówisz? Trzy razy dostałeś w łeb, trzy razy jest informacja na czacie, że padłeś, a ty dalej stałeś, kurwa. Tak, bo przyszedłem sprawdzać bazy, kurwa, w skałach, idioto, i mam prawo do tego jako administrator serwera. Więc nie wiem, czy jesteś taki pojebany, czy ci się wydaje. Ty drewno przy okazji zbierałeś na bazę? Właśnie. Jakie, kurwa, drewno zbierałem? Ty jesteś normalny, chłopie? To jest, kurwa, drewno, bijeś, idioto, kurwa. Słuchaj, jesteś normalny, czy naprawdę mam to załatwić w inny sposób? Zbanuj mnie, kurwa. No zbanuj mnie, bo po prostu IQ ci się, kurwa, powiększy po tym, jak mnie zbanujesz, ty. No nie wiem, chyba nie. Ty będziesz miał, kurwa. Dawam uważać, odsiedzieć do ciebie. Dobra, ja was żegnam, bo nie ma rozmowy z wami, bo jesteście po prostu dzieciaczkami, kurwa, 13-letnimi. Azur, życzyć mi jego dnia. No, idźcie leczyć. Elko. Elko, dalej. Porobiony. Porobiony, kurwa. Na własnym testie. Dobra, słuchajcie, to w sumie na tyle sobie przemyślcie, kurwa, jak ten frajer jebany manipuluje ludźmi i, kurwa, mam nadzieję, że zrobicie to, co trzeba. Słuchajcie, tak pod koniec na dodanie uświadomiłem sobie, że Kazur na początku twierdzi, że serwer nie jest postawiony przez niego i tak dalej, a kurwa, jak sobie odsłuchałem rozmowę z tym Spika, to zrozumiałem, że tam twierdzi, że to jest jego serwer i jest podpięty pod, kurwa, jakąś firmę, która nie istnieje, więc wy się, kurwa, zastanówcie naprawdę, komu wierzycie, bo to jest pojebane.